Witam Państwa, albo Was, w czwartym dniu naszej lizbońskiej przygody. Dzisiaj udajemy się poza Lizbonę do najbardziej prestiżowego, ekskluzywnego kurortu w Portugalii, gdzie pieniądze leżą na ulicach, Bentleye jeżdżą też po ulicach, a ludzie sobie wycierają 100 eurówkami kąciki ust. Opuszczamy Alfamę i idziemy na pociąg. Trzeba się przyklejać do ściany, żeby tramwaj nas nie zahaczył. I tak się składa całkiem przypadkowo, że w tym jakże pięknym kurorcie, do którego się udajemy, będzie także dziś startował drugi etap Volta Espania. Ale tylko przez chwilę będziemy widzieć kolarzy, no bo wiadomo, że oni jeżdżą bardzo szybko, więc bardzo szybko koło nas przejadą. Ale tą wycieczkę wykorzystamy do zwiedzania tego jakże ciekawego miejsca. Mogę być tym lektorem? No, zawsze jestem tutaj. To jest ciekawe w tym mieście, że wszystkie sklepy takie małe, lokalne, czy to z suwenirami, czy to z spożywcze, są prowadzone przez Hindusów. Nie ma innych osób, które by prowadziły tutaj sklepy lokalne. Lizbończycy narzekają na ilość turystów, która się tu pojawia. Narzekają, że wszystkie mieszkania, które się pojawiają na rynku, są kupowane przez firmy na Airbnb i przez to lokalni ludzie nie mogą nabyć w normalnych cenach nieruchomości, bo ich po prostu nie stać. Patrz, jakiś gość na koniu. Widziałaś to już kiedyś, takie rzeczy? Widziałam, w reklamie, ale siedział tyłem. Pierwsze widzę. Dzisiaj w Portugalii słaba pogoda. Zobacz, zachmurzenie. O, tutaj też. Oby nie padało. Doszliśmy na stację. Jesteśmy dokładnie tu. A mieszkamy gdzieś tu. To jest Lizbona, tu jest Amadora. Tutaj byliśmy na końcu. A teraz tą linią kolejową, całym wybrzeżem tu idziemy. Nie powiemy gdzie. Jedzie! Jesteśmy uratowani! I dojechaliśmy do miejscowości Kaszkajsz. Szukaj tych 100 eurówek, które tu się gdzieś podobno walają po ulicach. A co ty jesz? Ziemniaki. Kaszkajsz kiedyś było podobno taką małą wioską rybacką, ale odkąd rodzina królewska Portugalii postanowiła wybudować tu sobie letnią rezydencję, to stało się ekskluzywnym kurortem, bo jej status automatycznie podskoczył i teraz się zrobił taki kurort dla bogatych ludzi. Jak obejrzymy sobie kolarze, jak startują, to pójdziemy na ten Pałac Królewski, a potem wybierzemy się na klify nad oceanem. O, już coś się dzieje. Spojrzałem tak z ciekawości w menu, jakie ceny są w tym kurorcie. To praktycznie to samo co w Lizbonie. 10-12 euro za jakieś tam danie obiadowe.
to już trochę więcej rzeczy związanych z wyścigiem widać. Przy porcie główne atrakcje, tutaj jest scena. Można siedzieć w knajpkach i obserwować kolarzy. Jako dziennikarz i wysłannik redakcji Zajki Vlog udało mi się wejść do strefy prasowej i nagrać Wołta. A teraz jedzie team lidera. A dzisiejszy start w wyjątkowo malowniczych okolicznościach pod palemkami na głównej promenadzie kurortu. Wszyscy idą tam. Pod scenę. To może my źle idziemy. Kolejarze jadą na start w tej chwili, bo za 5 minut będzie ostry start. Znaczy nie ostry, tylko honorowy, a potem ostry. No ciężko nam jest dotrzeć na linię startu, ponieważ wszystko jest zagrodzone teraz. Jest przejazd już przygotowawczy. Tak się przyglądam, na jakich oponkach jeżdżą kolarze. To na przykład Lotto Destiny jeździ na 30C. A inne teamy na 28, więc mania chudych opon już przeminęła. Przejdziemy? Idziemy. Dobra, udało nam się dostać na drugą stronę. Teraz tylko dojść na start. Ale start jest właśnie teraz, 50. Biegniemy na start, bo właśnie się zaczął. Pojechali. Można teraz zwiedzać miasteczko. Ta cała kolumna jeszcze jedzie, poczekamy aż sobie przejadą i ludzie się trochę rozejdą i zaczynamy kręcenie się po mieście. Plan wycieczki mamy ułożony, więc na początku zapraszamy Państwa na wspaniałą, sentymentalną podróż do XIX-wiecznej rezydencji królewskiej, która jest gdzieś tam. Kolarze przejechali, można sobie pochodzić główną trasą przez Kaszkaj. Team Quickstep ma nowego kolarkę. Zdjęcie chcę. Mam za małą głowę. Idziemy promenadą, a tam już na horyzoncie widać pałacyk. Oto i on. Cidadela de Cascais. To tu. To jest ten pałac. To jest on. Mało pałacowaty. Taki niziutki. W Polsce królowie to mieli pałace. Na wypasie. A tu takie... Jak trochę po niemiecki bunkier to wygląda. No dobra, doczytaliśmy, bo ten pałac pełnił funkcję cytadeli też. Więc na zewnątrz są takie mury obronne, a w środku
A w środku są mury pałacowe. Jak się tam położysz, to wtedy możesz Jowisz zobaczyć. Chodź. Idę. Zdjęcia. Citadella Art District. Gdyż ponieważ w tym pałacu, w tej cytadeli, oprócz hotelu znajdują się też takie budynki z wystawami, z galeriami i pełnią funkcję taką artystyczną. No i dupa. Nie ma tu przejścia. Tu jaki mur fajny. Ze słońcem na czubku. I tak wygląda wyjście z drugiej strony cytadeli. O, tutaj widać część pałacową. A my teraz będziemy szukali klifów. I znowu ta chromowana przyczepka jest. To jest inna niż ta wczoraj. Ale też taka tak wygląda. A pamiętacie, jak na targach taką oglądaliśmy i powiedziałem, że wygląda jak jakiś food truck, to mnie ludzie poprawiali. A teraz same food trucki w tych są na mieście. Ale ryby! Ty, to jakieś rekiny małe. No, Joao mówił, że tu są delfiny, tu są rekiny, ale oj, to nie tam są. Tak, tam jak się wypłynie łódką, to się pluskają delfiny i czasami rekiny. I podobno jakiś wieloryb był, ale go zabili. Źli ludzie. A teraz wśród tych palem, agaw, oleandrów udamy się przez marinę prosto i będziemy szukać pięknych widoków z klifów na ocean. Podobno jest to taka mekka europejska surferów, bo tam prawie zawsze wieje i są wielkie fale i tutaj się pół Europy zjeżdża, żeby posurfować sobie na falach. To wszystkie kraje świata, czy Europy, jest Polska? Jest Ukraina, Japonia, Hiszpania, Stany, Turcja, Niemcy, chyba nie ma Polski. O, zobacz. Lody? Tam jest ta latarnia morska, z którą pewnie skopiowali z tych magnesów, co tu sprzedają. Lody? No i mnie namówiła do złego. To co to złego? To coś złego? Nasza urlopowa dieta jest bardzo różnorodna. Od pizzy po lody, kończąc na frytkach. Lody tańsze niż w Sopocie. Euro 40 za gałeczkę. Chyba trzeba się tu przeprowadzić. Po drodze na klify trafiliśmy na eklektyczny pałac z 1900 roku, który mieści w sobie artystyczne zbiory. A tutaj widzimy ażulejros zdobiące ściany, które przedstawia pewną grupę ludzi. Drzewo zgubiło skórę. Jak wąż krzlał. Przepraszam. A mówiłaś, że nieśmieszny mój żarty. Ja przepraszam za Michaela. Ciekawe, co tu na dole jest. Koło tej fosy. Plaża? O, plaża. Fajnie. Plaża przy pałacu. Wyszliśmy tu, żeby przejść przez park, a tu przejścia nie ma i tak krążymy w koło. Zataczamy kręgi. Ktoś mnie namówił na park. Słuchajcie. Będzie fajnie. Słuchajcie. Jest taka opcja na YouTube, że możecie oglądać bez głosu. Sam obraz. Polecam.
nieśmieszne. Przed nami Hipodromo Manuel Pozzolo. Jak jest taki duży trawnik, się nazywa boisko, to ci, co po nim biegają, nazywają się piłkarze. A jak się nazywa Hipodromo, to biegają konie. Ale nie ma konia. W tym Qashqai to taki klimacik trochę jak na Wyspach Kanaryjskich. Bardzo fajnie tu jest. I jak dla mnie, to tak z 5 razy fajniej niż w Lizbonie. A dla ciebie? No to 3 razy fajniej. 3 razy, czyli średnio próbka turystów zebrana losowo stwierdziła, że jest 4 razy fajniej niż w Lizbonie. I oczom ich ukazał się ocean. Idziemy patrzeć, czy dużo tych surferów dzisiaj wyległo. A tu wzdłuż tych klifów mają oto taką ładną drogę dla rowerów. Można sobie śmigać. A tu widać już tą dziurę. Wchodzimy na ten klif i na tym klifie, przy tym klifie jest taki cypelek. O, i tam zaraz pójdziemy. A tu jest taka zatoczka skalna, gdzie się woda rozbija. Jest tak. A przed chwilą byliśmy tam. Widzicie? Widzicie tych wszystkich surferów? No właśnie, ja też ich nie widzę. Zobaczcie. Tu gość siedzi na skale i łowi ryby. Idziemy jeszcze blisko wody. Wąskim przejściem. Można? Przyszły fale, to zaraz przejdą surferzy. Lecimy? Lecimy dalej. Jakbyśmy popłynęli tam, to byśmy dopłynęli do USA. A jak tam, to do Brazylii. I ci wszyscy odkrywcy kiedyś właśnie tak pomyśleli, że a dawaj, wsiądziemy na tą łódkę, zobaczymy, gdzie dopłyniemy. A tam, gdzie ten statek i za nim, to jest Caparica. Tam, gdzie wczoraj Ewa się byczyła na poduszce i nic nie robiła. Traciła czas, nie zwiedzała, objadała się grillem. Latarenka nie morska, oceańska. Chodź. Stąd się wzięli ludzie na tamtej plaży, przy tamtym pałacyku. Wpłynęli tym tunelem. Godzinkę nas tu nie było. Już prawie wszystko poskładane, a ta scena to się okazuje, że to jest taka naczepa ciężarówki, której boki się otwierają i jedzie dalej. Pewnie na metę. O, to się wydaje, jakby tu były górki. Ale zobacz, nie tylko w Lizbonie są te kamyczki wszędzie. W tych wszystkich miasteczkach też po drodze. Chodź tam. Może to cała Portugalia jest tym wyłożona? Ale skąd oni to biorą? Ewa mnie ciągnie znowu na jakieś jedzenie. Ile to człowiek może jeść? Co mówisz? 2 widelce do twojego ciasta? Mhm. Przypadek? Mhm. Pora, kiedy nadchodzi wielki głód i ludzie stadami
wychodzą z plaży, udając się w zagłębia miasteczek w poszukiwaniu jedzenia. A my udajemy się w poszukiwaniu pociągu. Moim? Nie masz zooma. No dobrze, mam szeroką perspektywę. Samolot leci z napisem. Weź zobacz przez aparat, co on tam ma napisane. Nowa epoka. Sport TV. Reklama. Jedziemy wzdłuż rzeki. Tu za płotkiem jest droga rowerowa. Szkoda, że w Warszawie tak pociąg sobie nie jeździ wzdłuż Wisły. Wchodzisz w kadr. Rachu ciachu, jesteśmy znowu w Lizbonie. I teraz spróbujemy pojeździć tym słynnym małym tramwajem, jak nam się uda do niego dobić. Dlaczego ta ulica jest różowa? A po co stoją tu te panie po boku? Co tu się dzieje? Może zejdziemy? Nie ma klimy, trochę ciasny, ale turyści go lubią. Chyba. Zmieścimy się. Dojechaliśmy pod dom tym tramwajem. Kończy już się nasza portugalska, lizbońska przygoda, ale za 2 tygodnie jedziemy na dłużej już z przyczepką, więc będzie fajniej, ciekawiej i dłużej, także zapraszamy. Trzymajcie się. Hej. Pa!